przez długie lata ten obiekt był podlewany wodą z akwanetu, czyli wodą, która idzie do naszych kranów do spożycia, co uważaliśmy od zawsze, że to jest wielkie marnotrawstwo. I w związku z tym 4 prawie lata temu powstała inicjatywa, żeby ten obiekt wyposażyć w studnię głębinową. Podlewanie tych muraw boisk kosztowało nas prawie 50 tysięcy rocznie. Osiedle Głuszyna to jest maleńkie osiedle, które ma naprawdę bardzo ograniczone środki i w związku z tym koszt podlewania to był bardzo znaczący koszt dla naszych budżetów. My nie mogliśmy wielu rzeczy zrealizować, bo trzeba było za wodę płacić. No i w związku z tym, to jak powiedziałem na wstępie, powstała inicjatywa, żeby taka studia powstała. Rodziła się w bólach, jak wszystko co piękne rodzi się w bólach, przy dużej opozycji urzędników miejskich, ale w końcu udało się. No i powiem tak, że jesteśmy zadowoleni. Do pełni szczęścia nam brakuje tylko tego, że ta studnia powinna powstać prawie 3 lata temu. To jest rekord świata, jeśli chodzi o budowanie studni, bo ja nigdy w życiu nie spotkałem się z taką inwestycją tego typu, bo to jest niewielka inwestycja, studnia 33 metry, żeby ją budować prawie 4 lata, ponad 3 grubo. Także no jest radość, że ją mamy wreszcie i wreszcie możemy odetchnąć finansowo, że te boiska będą podlewane, no ale mimo wszystko pozostaje takie ziarnko goryczy, że tak długo to trwało.